Annuncio vobis gaudium magnum <applause> Habemus papam Maryja w Ewangeliach, katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 8 listopada 1995 roku. W poprzednich katechezach ukazaliśmy, jak doktryna o macierzyństwie Maryi, wyrażająca się początkowo w tytule Matka Jezusa, została później ujęta w pełniejszej i bardziej bezpośredniej formule Matka Boża i z kolei doszła do uznania macierzyńskiego udziału Maryi w odkupieniu ludzkości. Także w przypadku innych aspektów doktryny Maryjnej, zanim wypracowano jasną definicję prawd objawionych dotyczących Maryi, musiały upłynąć całe stulecia. Typowymi przykładami takiego rozwoju wiary, który prowadzi do coraz głębszego poznania roli Maryi w historii zbawienia, są dogmaty o niepokalanym poczęciu i o wniebowzięciu, ogłoszone jak powszechnie wiadomo. Przez dwóch moich czcigodnych poprzedników: pierwszy przez sługę Bożego Piusa 9 w 1854 roku, drugi przez sługę Bożego Piusa XII w roku jubileuszowym 1950. Mariologia jest szczególnym obszarem poszukiwań teologicznych. Nierzadko zdarzało się, że lud chrześcijański, powodowany miłością do Maryi, pierwszy przeczuwał niejako pewne aspekty jej tajemnicy. Kierując ku nim uwagę teologów i pasterzy. Musimy przyznać, że na pierwszy rzut oka Ewangelie dostarczają niewielu informacji o osobie i życiu Maryi. Z pewnością pragnęlibyśmy znaleźć w nich na ten temat więcej wskazówek, które pozwoliłyby nam lepiej poznać matkę Jezusa. Tego pragnienia nie zaspokajają także inne księgi Nowego Testamentu. Gdyż brak w nich pogłębionej refleksji doktrynalnej bezpośrednio dotyczącej Maryi. Nawet listy św. Pawła, w których znajdujemy takie bogactwo myśli o Chrystusie i o jego dziele, ograniczają się do bardzo znamiennego stwierdzenia, że Bóg posłał swego syna zrodzonego z niewiasty. Bardzo niewiele dowiadujemy się o rodzinie Maryi. Jeśli wyłączymy relacje o dzieciństwie Jezusa w ewangeliach synoptycznych, Znajdujemy tylko dwa stwierdzenia, które rzucają nieco światła na postać Maryi. Jedno z nich dotyczy braci, czyli krewnych Jezusa, którzy podjęli jakoby próbę sprowadzenia go na powrót do Nazaretu. Drugie zawarte jest w okrzyku pewnej kobiety, która nazwała matkę Jezusa błogosławioną. Niemniej Łukaszowa Ewangelia dzieciństwa. Zawierająca opisy zwiastowania, nawiedzenia, narodzenia Jezusa, ofiarowania w świątyni i odnalezienia dwunastoletniego między uczonymi w piśmie, nie tylko dostarcza ważnych informacji, ale stanowi też swego rodzaju proto-mariologię o fundamentalnym znaczeniu. Podane w niej fakty zostają pośrednio uzupełnione przez Mateusza w relacji o objawieniu, jakie otrzymał Józef, ale tylko w tym. Co dotyczy dziewiczego poczęcia Jezusa. Z kolei Ewangelia Jana pogłębia refleksję na temat historyczno-zbawczej roli Matki Jezusa, gdy odnotowuje jej obecność na początku i na końcu jego publicznej działalności. Szczególnie znamienne jest wystąpienie Maryi pod Krzyżem, gdzie konający syn powierza jej swego umiłowanego ucznia, aby była jego matką, a przez niego matką wszystkich Chrześcijan. Na koniec dzieje apostolskie wymieniają Matkę Jezusa pośród kobiet należących do pierwszej wspólnoty, która oczekiwała na zesłanie Ducha Świętego. Natomiast nie wiemy nic z powodu braku innych świadectw nowotestamentalnych oraz pewnych informacji ze źródeł historycznych o życiu Maryi po pięćdziesiątnicy, ani też o dacie i okolicznościach jej śmierci. Możemy jedynie przypuszczać, że nadal mieszkała z apostołem Janem. I że bezpośrednio uczestniczyła w rozwoju pierwszej chrześcijańskiej wspólnoty. Niedostatek informacji na temat ziemskiego życia Maryi zostaje zrównoważony przez ich jakość i bogactwo teologiczne, wydobywane pieczołowicie na światło dzienne przez współczesną egzegezę. Musimy zresztą pamiętać, że ewangeliści opisują wydarzenia wyłącznie w perspektywie chrystologicznej i interesują się matką tylko w związku. Z radosną nowiną głoszoną przez syna, jak zauważa już święty Ambroży, Ewangelista mówiąc o tajemnicy wcielenia, nie uważał za stosowne szukać dalszych świadectw dziewictwa Maryi, aby nie widziano w nim bardziej obrońcy dziewicy niż głosiciela misterium. Możemy w tym fakcie odczytać szczególny zamysł Ducha Świętego, który chciał pobudzić Kościół do wysiłku poszukiwania tak aby pamiętając o centralnym miejscu tajemnicy Chrystusa nie rozpraszał się szczegółami z życia Maryi ale starał się odkrywać przede wszystkim jej rolę w dziele zbawienia jej osobistą świętość i jej macierzyńską misję w życiu chrześcijańskim duch święty kieruje poczynaniami kościoła skłaniając go do naśladowania postawy Maryi w opisie narodzin Jezusa Łukasz podaje, że jego matka zachowywała wszystkie te sprawy, rozważając je w swoim sercu. To znaczy, starając się połączyć w całość i ogarnąć głębszym spojrzeniem wszystkie wydarzenia, których była uprzywilejowanym świadkiem. W podobny sposób ten sam duch przynagla także lud Boży, aby starał się zgłębiać wszystko, co zostało powiedziane o Maryi i przez to coraz lepiej rozumieć jej misję. Nierozerwalnie związaną z tajemnicą Chrystusa. W rozwoju Mariologii szczególną rolę odgrywa lud chrześcijański. Wyznając swoją wiarę i dając o niej świadectwo, lud przyczynia się do rozwoju doktryny maryjnej. Także nie jest on zazwyczaj zasługą samych tylko teologów. Choć nadal odgrywają oni nieodzowną rolę w zakresie pogłębienia i jasnego przedstawiania prawd wiary oraz chrześcijańskiego doświadczenia. Wiara ludzi prostych zyskuje podziw i pochwałę Jezusa, który dostrzega w niej przejaw cudownej dobroci ojca. Przez stulecia wiara ta nieustannie głosi cuda historii zbawienia, ukryte przed mądrymi. Ta właśnie wiara, współbrzmiąca z pełną prostoty postawą Maryi. Pozwoliła nam lepiej dostrzec jej osobistą świętość i transcendentną wartość jej macierzyństwa. Tajemnica Maryi skłania każdego chrześcijanina, aby w komunii z Kościołem rozważał w swoim sercu wszystko, co ewangeliczne objawienie mówi o Matce Chrystusa. Zgodnie z logiką Hymnu Magnifikat każdy doświadczy na sobie w ślad za Maryją miłości Bożej i dostrzeże w wielkich dziełach, jakich Trójca Święta dokonała w pełni łaski, znak dobroci Boga dla człowieka.